tym roku czekała na przybych przede wszystkim wycieczka do Ziemi Świętej. Tam, gdzie narodził się Pan Jezus, tam, gdzie żył Pan Jezus, chodził i ona była nagrodą w loterii fantowej. Wiele ciekawych nagród w loterii fantowej. Czekał Gwiazda Wieczoru, jakim był zespół Fanatik, który bardzo ładnie bawił ludzi. I to wszystko po to, żeby pomóc młodzieży, pomóc utrzymać budynek Starej Plebanii i pomóc go dalej remontować. Motocykliści przyjechali, zrobili furorę, zrobili trochę dymu, trochę ruchu i bardzo im za to dziękujemy. To są motocykliści z naszych okolic, ze Sącza, z Gorlic, z Ciężkowic, z Grybowa. W tej całej ekipie wczorajszej byli moi przyjaciele, również kapłani, którzy w taki sposób chcieli pomóc młodzieży i naszej parafii. Dzieci dzisiaj mają tak naprawdę pole do popisów, do zabawy, dzięki temu, że na początku wystąpił zespół Szkraby z Gnojnika. To są młode dziewczyny albo nawet jeszcze dzieci, które naprawdę pokazały bardzo piękny koncert tańca. Myczki Dobra z Nowego Sącza. Później był amatorski zespół teatralny ze szkoły z Bieśnika ze swoim występem. No i tak jak powiedziałeś, dużo zjeżdżalni, dużo atrakcji dla dzieci. No, widzimy dookoła bardzo dużo dzieci, bardzo radosne i myślę, że zadowolone z tego, co tu jest. W porównaniu do ubiegłorocznej imprezy, w której niestety kilku młodych ludzi rozwaliło tą imprezę, w tym roku była wysoka kultura. Nawet powiedzieli ochroniarze, że jeszcze nie byli na festynie, w którym nie interweniowaliby ani jeden raz. Nawet słownie. Naprawdę dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli za kulturę, za to, że każdy pilnował samego siebie i myślę, że to też powodowało, że to jest impreza tak naprawdę na kościół i blisko kościoła i myślę, że dzisiaj wszyscy mają na tyle kultury, żeby takiej imprezy nie rozwalać, tym bardziej, że ona służy każdemu z nas. To nie jest tylko impreza, na której bawią się wybrani ludzie, tylko każdy może przyjść, bawić się, dlatego bardzo dziękuję tym, którzy byli, bo było naprawdę dużo parafian i gości z wielu parafii, z wielu miejscowości, dlatego jeszcze raz chylę czoła, a przede wszystkim chylę czoła tym, których naprawdę nie widać, bo gdzieś tam są pod parasolami z gastronomią, gdzieś tam są w remizie na bieżąco wyrabiając ciasto, robiąc pierogi, żeby tutaj nikt nie był głodny, żeby tutaj każdy mógł, nie musiał wracać do domu sobie pojeść. Którzy sprzedawali to ciasto, którzy piekli ciasto, przynosili wczoraj cały dzień. Naprawdę bardzo nisko się kłaniam wszystkim paniom i nawet starszym osobom, które przynosiły na nogach, przychodząc 2-3 placki po to, żeby miała młodzież. Naprawdę było to nawet wzruszające. Za rok możemy się spodziewać kontynuacji, a że coraz lepsze są, to za rok jeszcze będzie lepiej.